Halo widzowie, udało nam się wrócić, Jezu, dziękuję wam bardzo za pomoc pod poprzednim odcinkiem, który nagrała na mój kanał Emilia. Udało wam się wbić 5000 łapek w górę, dzięki czemu jestem w stanie teraz być tutaj i nagrać dla was kolejny odcinek z Palionowa. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jesteśmy oczywiście tradycyjnie, prawda, na Palionowie. Co prawda przez ostatnie dwa dni nie było mnie tutaj na tym Palionowie, ponieważ raz ukradł mi kanał mój stary ja, a za drugim razem nagrała na mój kanał odcinek Emilia z tego powodu, że ja dalej nie miałem do niego dostępu. Więc udało mi się z nią tak wynegocjować, ponieważ wiecie, Emilia ma dostęp do mojego konta, dlatego ona była w stanie tutaj za mnie cokolwiek nagrać i przejąć jakoś, prawda, inicjatywę tutaj i sprawić, żebym ja mógł odzyskać kanał, który ukradł stary ja. Ale jesteśmy już na szczęście, jesteśmy na Palionowie, jesteśmy bezpieczni, nie ma już najmniejszego problemu, prawda, lecimy z koksem. Zanim jednak, to koniecznie łapka w górę jest czymś bardzo ważnym, ponieważ wczoraj wam poszło świetnie, tam jest prawie 6000 łapek w górę pewnie teraz w tym momencie. Więc za to wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, ale możecie wbić również na mój kanał Szczypson Plus, ponieważ tam codziennie odcinki z Among Usa i tam możecie, prawda, sobie wejść, pooglądać, ponieważ też myślę, że spoko są odcinki i tak dalej. No i też, prawda, codziennie rano tutaj są odcinki. Ostatnio był Among Us, wiem, przepraszam, ale za niedługo będzie więcej innych rzeczy, z tego powodu, że jest strasznie dużo różnych, prawda, jakby to powiedzieć, strasznie dużo różnych, rzeczy do zrobienia, po prostu ze szkołą i z innymi, że po prostu nie byłem w stanie też z innymi rzeczami, których efekty zobaczycie w przyszłym tygodniu, w środę już. Znaczy może nie w środę, a w czwartek, ponieważ będę miał, prawda, coś nowego na sobie. Możecie strzelać w komentarzach, co to jest, kto zgadnie, oczywiście przypinam serducho. Dobra, wróćmy do tego, co mamy do zrobienia tutaj na, prawda, naszym Palionowie. Przede wszystkim to tak. Ja bym bardzo chętnie poszedł do tej bazy od mojego, znaczy tego starego mnie, z tego mnie z przyszłości, ponieważ muszę się mu jakoś odwdzięczyć za to, co on zrobił. Muszę mu jakoś zaszkodzić w tym momencie, prawda? Muszę zrobić coś, co sprawi, że po prostu ja poczuję się lepiej. On tam gdzieś ma tą swoją bazę. Ja aktualnie jestem tylko ja i Dave na serwerze. Dave gdzieś tam biega, więc ja nie ingeruję, póki co nie mam zamiaru. Tutaj ten koleżka, prawda, chce ewidentnie dostać łomot, tylko ja niestety nie mam strzały. Proszę. Jest tu gdzieś jakiś szkielet. O, ty, proszę, dasz mi strzałę. Proszę, we tam. Jedną strzałę, jedną niewinną strzałę. To jest nic dla ciebie. O, tu i strzała. Proszę. Kurczę, dlaczego? Dobra, tu jest kolejny. Ale, no, no i ty masz strzały, a nie chcesz mi dać. Tak być nie może. Dobra, o, jest strzała, super, bo mam nieskończoność na łuku. Więc w sumie zabijałem tego szkieleta po to, żeby co, żeby się teraz postrzelać. No ale dobra, postrzelajmy sobie, jak już mamy. Pozbądźmy się tutaj oponentów, którzy nam przeszkadzają i są niepotrzebni jak najbardziej tutaj w tej naszej całej rozgrywce. No dajcie se siana! Ile razy jeszcze? Co jest? Jaki on był potężny, silny. Dobra, tych jeszcze wyzerujmy. O, pum, tam. O, jest, po kolei wszyscy są z głowy, mamy ich. Dobra, słuchajcie, jazda z tematem. Kurczę, co jest? Czemu on nie zginął od razu? I ta, wiedźmy są najgorsze, o Jezu, tego co najbardziej nie lubię. Dobra, już raz, dwa, trzy. Przepraszam, przed chwilą mi siostra wbiła do pokoju, dlatego się popatrzyłem na lewo, ale to nieważne. Trochę mnie rozproszyła, to jest najgorsze. No ile ona ma życia? Ona się leczy, bo ona ma ten. Potki, no kurczę, wiedźmy są najgorsze. Ona się pa... Dobra, ona chyba miała w ogóle odporność na ogień, tak mi się wydaje. Dobra, strzelam do góry. I trudno, mam nadzieję, że mnie to nie trafi. Dobra, wracając. Idziemy do tej bazy mojego starego mnie, ponieważ tutaj dzieją się... O, to jest nawet odmurowane. No, to tu są podejrzane rzeczy. Dobra, uwaga, wchodzimy. Mi się wydaje, jakby ogarnąłem już, że w momencie, kiedy ja jestem na serwerze, to ten stary ja nie może być na serwerze, więc o to mogę być spokojny, że na pewno go nie spotkam, z tego powodu, że zauważyłem, oglądając odcinek na moim kanale, który on nagrał, że on ma ten sam nick co ja, czyli Szczypson Podłoga. No bo to w końcu ja z przyszłości, a w przyszłości mam to samo konto pewnie, więc dlatego jest ten sam nick. A dwie osoby z tym samym nickiem nie mogą być na serwerze, co oznacza, że jeżeli ja jestem, to go nie może być. Więc taki plus, że nigdy nie będę musiał się z nim konfrontować. Ale minus jest taki, że on może tutaj być wtedy, kiedy mnie nie ma. I jeżeli on jest, to ja nie mogę wejść. I to jest bardzo duży minus. Ale dobra, tu odkryliśmy to przejście już dawno, więc odkryjmy jeszcze raz, ponieważ tu mu trzeba nabroić coś. Ja mam pomysł. A, rozwala mu to wszystko. Rozwala mu to wszystko, bo przesadził. Rozwalamy wszystko po kolei. Tako ma zdemolowaną tutaj Hawirę, prawda? O, no i super. I super, tu rozwalamy to. Jedyne, co powiem, że tu jest fajne, to to, że te dziury na lampy ma, nie będę ukrywał, całkiem sympatyczne. O, tu mi pies. Patrz, pieseł tu jest, ty. Halo. No chodź, no chodź. No chodź, patrz, pies na odcinku. No nie może być, dobra. On se będzie leżał u mnie na kolanach, nie będzie przeszkadzał, a tak to będzie mi jęczał ciągle. A tak to, no tu se legniesz, nie widać cię już, ale dobra. No,
No, popatrzył się, ale dobra, nieważne. Wracając do tego, co tutaj mamy. Fajne te... Dźwignia. Coś się otworzyło, ej, coś się otworzyło. Teraz pytanie, gdzie? Czekajcie, gdzieś to tam słyszałem. O! O kurde! O Jezu, jaki ja mam potężny kilo! Teraz to... Jezu! Dobra, czekajcie, zamurujmy to tak, żeby tutaj nie było widać, że my tu byliśmy w ogóle. Dobra. Co to jest za miejsce? Przepraszam was bardzo. Co to jest? Czekajcie, czekajcie, tu są jakieś tabliczki. Co tu jest? Jaka dziura! Ej, czy ona jest do końca? Mam pochodnię jakąś? Nie mam. Dobra, czekajcie. Zrzućmy to. O. Znikło, dobra. Czyli ta dziura jest do samego końca, do samego dna. Czyli nie chcemy tam spaść, nie? Chyba, że robimy challenge. Co? Przeskakujemy nad tym? Przeskakujemy? Co? 3, 2, 1. O kurde, boję się. Albo dobra. Pum! O! I teraz z powrotem. O nie. Z powrotem to będzie gorzej, bo nie mam rozpędu. O, dobra. Dobra, niebezpiecznie. Czytajmy ten. Plan działania. Okej. Okay. Ukraść kanał... No to super. To było w jego planach. Ukraść kanał Szczypsona, by pokazać się... Pokazać się Venomowi. Okej. Okay. To ma jakiś głębszy sens. Okej. Okay. Zlokalizować rękawicę, która niszczy cały świat. Okej, okay, ja słyszałem w ogóle o jakiejś rękawicy, że Dave ma ponoć. Dobra, czekajcie. Ukryć kamień przed każdym, w szczególności kamień N. Kamień nieskończoności. O kurde. Zniszczyć dostęp do kamienia bólu. I to, ten plan jest dalej w trakcie działania. Czy to są rzeczy, które on już wykonał? Kanał mi ukradł, czyli to było teraz. Czyli jeżeli to jest po kolei, to teraz następna rzecz, która będzie, to będzie chciał zlokalizować rękawicę. A to jest, no... To będzie ciężkie, no w sensie, nie ciężkie, bo ja wiem, że ją ma Dave w sumie, ale w sumie nigdy z Dave'em o tym nie gadałem. Kurczę, ja w ogóle jestem ciekaw, po co mu jest ta rękawica w ogóle. Dobra, nieważne, w każdym razie ukryć kamienie przed każdym, w szczególności kamień N, czyli kamień nieskończoności gdzieś tutaj dalej jest, co oznacza, że Świrus, ten, który ukradł mój kamień, dalej tutaj gdzieś jest. I zniszczyć dostęp do kamienia bólu. Dobra, czekajcie, ja mam pomysł, sprawdźmy w ogóle, czy co on zrobił już, ponieważ tak, czy zlokalizował rękawicę, tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Czy ukrył kamień przed każdym, w szczególności kamień nieskończoności, nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Ale jesteśmy w stanie sprawdzić, czy zniszczył już dostęp do kamienia bólu, ponieważ wiemy, gdzie on jest. Więc ja bym się wybrał właśnie w tamtym miejscu, to się tu zamknie tak, czyli to musimy zrobić tak. O nie, lampkę wyrzuciłem, czyli nie, dobra, czyli prawdopodobnie się zorientuję, że tu ktoś był, dobra, nieważne. W każdym razie musimy stąd iść i lecimy w takim razie w tym momencie. O nie, tutaj też teraz jest taki syf. O, tu się wydostaniemy do... O nie. Czekajcie, ja chcę wyrzucić jedną skrzynkę. Niech widzi, że ma syf. Dobra. Lecimy w takim razie teraz do miejsca, gdzie jest kamień bólu. Zobaczyć, czy zniszczył przypadkiem do tego dostęp. O nie! Ile tu jest za... Kurde, creeper! Wybuch akurat w tamtym miejscu. Najgorzej. Dobra, lecimy w tamtą stronę, ponieważ tam, z tego co pamiętam, powinna być łódka, która nas zabierze do kamienia bólu. Znaczy, no nie tyle łódka, co po prostu popłyniemy ją w tamtą stronę, ponieważ wiem, gdzie to jest. W ogóle swoją drogą to... Mam nadzieję, że go jeszcze nikt nie zdobył. No i to też przydałoby się sprawdzić, więc teraz to sprawdzimy, jak tam polecimy, ponieważ to jest dosyć ciekawe. Dobra, jest łódka. Lecimy tam, uwaga, robimy trika, uwaga, raz. O nie, chciałem idealnie trafić, za mocno naciągnąłem, za mocno naciągnąłem sobie tego flaka. Dobra, nieważne, bierzemy tą łódkę i płyniemy w tamto miejsce zobaczyć, czy ten kamień bólu jest, czy dostęp do kamienia bólu został zniszczony. Ponieważ to, szczerze przyznam, że mnie nawet ciekawi, ponieważ jeżeli zniszczył dostęp do kamienia bólu, to w sumie... Dobrze, ponieważ z tego co rozumiem, to bez tych kamieni rękawica jest do niczego tak naprawdę. No i kurczę, też muszę w końcu pogadać z Dave'em o tym, jaki on ma plan w ogóle na tą rękawicę. Czy on w ogóle chce z nią coś zrobić, czy jakie ma zamiary i tak dalej. No to musimy koniecznie sprawdzić. Jezu, jakby mnie tu dawno nie było. Dwa dni mnie nie było na Palianowie, dwa dni. A czuję, jakby mnie nie było tutaj, nie wiem, bardzo długo, naprawdę. Dwa dni to jest naprawdę mega dużo czasu. Dobra, płyniemy w tamtą stronę. Jezu, te wyspy tak pięknie wyglądają. Pies mi się tu patrzy. No co tam, słodziaku? Dobra, lecimy do tego. Tam jest ta wyspa Venoma. Ją omijamy szerokim łukiem i w tamtą stronę, równo w tą stronę powinna być ta świątynia z tym kamieniem bólu. Jak dobrze pamiętam. Czy już mi się zapomniało? Ej, czy już zgubiłem się? Nie no, chyba jeszcze trochę, zaraz mi się powinno to pokazać. Nie no, co jest? Ej, czy on... A, dobra, jest. Już myślałem, że ją zniszczył, naprawdę. Przysięgam, myślałem, że już zniszczył całą świątynię, przez co straciliśmy dostęp do kamienia bólu, ale okazało się, że jednak nie, jednak jest okej, jednak dalej jest, więc spokojnie, mamy... Możemy być spokojni. Dobra, wejdźmy, zobaczmy. Nie zniszczył tutaj póki co nic, więc to oznacza, że... Znaczy, nie wiemy w sumie. Dobra, może piramidy nie chciał niszczyć. Może chciał zniszczyć tylko kamień. Teraz tak, czy ja pamiętam drogę? To było gdzieś tu. Chyba tu. Nie, chyba jedno dalej jeszcze.
Tu? Tak, tutaj, tu do góry. O nie, 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 tu do góry, okej. Tutaj, aha, i tu zamurowałem to przejście, żeby nikt nie wiedział, że to tutaj jest. Ej, to ciekawe, skoro to nie jest rozwalone, to może on tego jednak nie znalazł. Ej, to jest pocieszające. Znaczy pocieszające, w sumie to ja w sumie nie wiem, dobra, kamień jest dalej, co oznacza, że dalej jest możliwość go, dobra, ja stąd idę, nie chcę tutaj przebywać ani minuty dłużej, bo to jest straszne miejsce, ale skoro ten kamień tutaj jest, to oznacza, że go jeszcze nie znalazł, czyli jeszcze tego zadania nie zrobił, jeszcze tego planu nie wykonał, więc automatycznie wychodzi na to, że albo lokalizuje rękawice, albo ukrywa kamień nieskończoności przed wszystkimi, więc... Sytuacja jest, że tak to ujmę, no nie będziemy ukrywać, napięta. Dobra, w każdym razie, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Mam nadzieję, że na tamtym odcinku w końcu ogarniemy, co się tutaj dzieje.